apartament w domu nad jeziorem. Motyw przewodni – czerń. No i co zrobić, żeby taki pokój, gdzie mamy trochę czerni, był jaśniejszy? No na przykład umieścić wielkie lustro. A w tym wielkim lustrze odbija się wielkie okno. Coś cudownego. Jeżeli chodzi o łóżko, nie mogę się powstrzymać, przepraszam bardzo. O rany, o tak! Czy wy widzicie rozmiar tego łóżka? Ono ma ponad 2 metry szerokości i ponad 2 metry długości. Ludzie, absolutna rozpusta. Ścielenie tego łóżka to wieczne bieganie dookoła. To jest większe niż typowe king size bed. Bardzo zapraszający mebel. I teraz uwaga, przechodzę sobie o tu, bo chcę wam pokazać dokładnie zagłówek. Coś niesamowitego. Naturalny materiał, jakiś taki lnu podobny. Do tego napy, czyli nity, które sprawiają, że wygląda bardzo elegancko. I co? Zobaczcie, tutaj mamy te nity i dokładnie w tym miejscu powieszony jest obrazek. Tu jest detal najważniejszy, dbanie o szczegóły, kolejny szczegół. Proszę bardzo, wszędzie idzie nam taki pasek i ten pasek nam przechodzi na tej samej wysokości w zasłonę. To nie są rzeczy, które wymagają wielkich pieniędzy. To są rzeczy, które wymagają przemyślenia, bo to można sobie zrobić u siebie w domu. Jeżeli chcecie, żeby wszystko było symetryczne, to musicie iść za tym do samego końca, bo tutaj nie może być odstępstwa. Idziemy do łazienki. No i od razu od wejścia mamy patent. Nie wchodzimy na toaletę, bo mamy tutaj przesłonę, ściankę szatersową. I to od razu lepiej wygląda. No, ale tutaj też mam ozdoby, słuchajcie. Panamski kapelusz. Znacie na pewno tego typu kapelusze. Zresztą w ogóle w tych wszystkich pomieszczeniach chodzi o ozdoby. Ozdoby, 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 kapelusze na ścianie, obrazki, małe dekoracje, lampy, które wyglądają jak klepsydry. Słuchajcie, tym można stworzyć wnętrze. Bardzo przyjemnie zrobiony kącik z umywalką. Dlaczego? No dlatego, że jest elegancko. I prosta rzecz, kawałek drewna, drugi kawałek drewna, pomalowany na czarno, na tym kinkiet. I to już wygląda, moi drodzy. Wiem, widzicie wannę ze mną. Fantastyczna, prawda? Wolnostojąca. Ludzie o takich wannach marzą. Pamiętajcie tylko, żeby zrobić to, co tutaj. To ratuje życie, bo przy wannie wolnostojącej nie ma gdzie odłożyć szamponów, więc taka półeczka jest konieczna. Jak zrobić ciekawą kompozycję z takiej samej fotografii? No można. I tu macie przykład. Bardzo mi się podoba ilość patentów w tych wnętrzach, które można przenieść do swoich własnych mieszkań.